Siema, siema, snowrunnerzyści, witam bardzo serdecznie z tej strony Rizrox, a to jest 19 odcinek z trybu trudnego. No i mam na Wyspowym Jeziorze 3 kłody średnie do dostarczenia. A tu mam... No a tu mam Azowa z jedną przyczepą na średnie kłody. No to słuchajcie, no pora się przejechać na te Wyspowe Jezioro. Tu niedaleko mam... Aha, jeszcze długie kłody do domu Norta będę musiał dostarczyć, ale spoko. Pierwsze, zróbmy pierwsze, czyli najpierw te średniaki ogarnę. No i do tego tam jest White Western Star do wyciągnięcia, więc to by było też dobre, żeby go tam złapać, nie? No to przez największą kałużę lecę. Lecę to w War Thunderze. Dobra, podjechałem sobie do tanku. Nie chce mi się, powiem wam szczerze, jechać przez całą mapę, przez wyspę i tak dalej. Pojadę sobie tutaj skrótem sobie, znaczy nie skrótem, no tu od razu na Wyspowe Jezioro sobie przejadę. Dokładnie. O, dokładnie tu przez tą bramę, nie? Zaraz, źle, nie przez tą bramę, zaraz. Tak jest mapa, o. Chwila, moment. Tu jadę, dobrze, tak, o. Tu, przez tą bramę, tu. I słuchajcie, fajnie, bo przygotowałem sobie nagranie tego odcinka i tak odpaliłem SnowRunnera, patrzę, jest noc. Mówię, a chwilę jeszcze poczekam, niech się zrobi dzień. Bo ja ciągle, jak zaczynam te odcinki, to ciągle jadę w nocy. A tu już, słuchajcie, wschodzi słoneczko. Więc będzie fajnie, ładnie, przyjemnie. Ojej, to już czwarty bieg? Ojej, ale wolny ten Azow. Chłopie, co ci tak wolno idzie? Tu bez hamowania, o dobra. No jedyna zaleta, że można sobie wykręcić na pełnym gazie. Powiem wam, że kurczę, ostatnio jak nagrywałem odcinek z trybu trudnego, to wydawało mi się, że naprawdę ten Azow jest szybszy, a on tutaj naprawdę kurna jeździ powoli. Ale wiecie co, odkąd mam tego Azowa, odkąd go kupiłem, oberwałem chyba tylko dwa uszkodzenia w silnik, a tak to zawieszenie całe, skrzynia biegów cała, koła całe, zbiornik paliwa cały, nic nie porozwalałem, nie? Już pamiętam, że chyba opony terenowe wsadziłem. O tak. Tak, to są terenówki, bo miałem wcześniej uniwersalne. Uniwersalne są takie, jak on ma tutaj tam z tyłu na zmianę. Bez hamowania. W pełnym gazie. Dobry jest.
Do trybu trudnego dobry jest. Tu w ogóle też jakaś przyczepa sobie leży. No wiecie co, przez to, że się nie sprzedaje tych przyczep na tym trudnym, to tu niezły burdel można zrobić. Dobra, ja się tu ładnie złożę w ten zakurant. Aj, gaz odpuściłem, bo już by było. No, 3 razy średnie kłody. Będzie jeżdżenia tutaj. Będzie jeżdżenia, nie ma co. O, cysterna, zaraz, w tej cysternie chyba parę literków było. A tu na tym trybie dobrze jest tankować, co gdzie się da. I to za darmo. Ojen, wszystko zabrałem z tej przyczepy. A to nic. Damy radę. Azow da radę, on ma fajne spalanie. Patrzcie, 6 litrów, no teraz 7. Gdzieś modyfikacja, no. Ale ja ją już, zabrałem. W ogóle tutaj, jak się kończy mapa, mam tam przyczepę serwisową. Ja tą przyczepę chyba też scholuję, bo tam tego Twinstera by trzeba naprawić. A ja nie chcę jechać do sklepu z przyczepami i kupować kolejne przyczepy. Jakby nie patrzeć, czekajcie, ja mam 51 tysięcy, no. Bez szału. Jak on sobie tutaj na tych oponkach poradzi, bo tu jest miejsce takie właśnie. No. Jedynka. Przejedzie bez linki, ale no. Fajnie widać przez te, zobaczcie, przez te kratki tutaj w środku widać silnik, nie? Chociaż mógłby ten silnik coś tam jeszcze się tak ruszać trochę. Coś tam mogłoby się dziać jeszcze z tym silnikiem. I dobra, tu jest jeszcze jeden, jeszcze jedno to takie miejsce, właśnie. W ogóle, słuchajcie, na failach na Discordzie, pamiętam kto teraz wrzucił, ale w każdym razie wrzucił, że tym azowem jechał z długą przyczepą i na tej mapie, czekajcie, kawkę piłem, a jeszcze mnie tak ten, po wczorajszym live'ie mnie tak dziewanko bierze i w tym miejscu, słuchajcie, w tym miejscu wjechał w błoto. Nara.
Nie wyjechał już, nie? Czy nie wyjechał? No pewnie musiał czymś innym tam dojechać. W każdym razie Azow nie ma dużych opon wcale. Nie ma bardzo wysokiego zawieszenia i on na tych trudniejszych mapach i Mandra, Amur, no tak bez szału, no to no jednak na tamte mapy zdecydowanie z X. W ogóle jestem ciekaw, kiedy ja się porwę na to, żeby skoczyć z X-a zrobić. Bo na razie no, stać mi by było na przeniesienie z jednej ciężarówki, może dwóch. Ale jeszcze przyczepy, Bena i tak dalej, no nie, no to trzeba mieć kasę, żeby to zrobić w trybie trudnym. No chyba, żeby moda zainstalować. Żeby sobie ułatwić. Też można tak zrobić. Ale typ trudny jest dlatego fajny, że jest trudny, nie? Siema, wilku. O, jest przyczepa. Ja tą przyczepę zaraz zgarnę. Ajajaj, 8 uszkodzeń, a chciałem sobie tak ją podczepić, żeby z nią się przenieść. Ciekawe, czy mi nie zbuguje. Ta czapa gdzieś mi nie... No dobrze, dobrze wylądowało, okej. O, genialnie, jeszcze dobrze jest ustawiona, super. Dobra, to teraz... Tu jest tartak. Średnie kłody i trzeba je tu dowieść. Miodzio! Od razu tą przyczepę sobie zaciągnę, bo tam jest ten Twister. Czwórka, jedziemy, jedziemy. Ten Twister, powiem wam, że to ciężarówka do sprzedania, ale on na tej mapie się przyda, bo tu będą kontenery do przewiezienia. Jego można na stoku wykorzystać do tych kontenerów. Ej! Przyczepa, co ty? Coś tu zaraz poleci w kosmos chyba. No, 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 no. No, dobra. Ojej, no już myślałem, że leci, nie? Tam wysoki, bo nie ma przepani, to na czwartym biegu będzie tutaj męczyć się w tym błocie. No szkoda, że na tego Azowa nie można dać średni kłód. Bo by fajnie było, szybciej bym ogarnął to zadanie. Wieża obserwacyjna, będzie pyk. No, ja tą wieżę już mam, ojej.
Hej. Nie ma Twistera. Ja go już sprzedałem? Nie ma Twistera? Co za... Co za as ze mnie, nie? No po prostu as. Świetne, powodało świetne to było, po prostu świetne, nie? A, będzie tutaj Twister, to sobie go oddokuję, nie? No dobra, 262 litry. I tą samą drogą będę musiał tutaj wracać, niestety. Bo tam po drodze jest rozwalony most. A tam do tego mostu potrzebne są deski. A ja tutaj mam miejsce na deski. Może bym sobie most naprawił po drodze? No tutaj w trybie trudnym trzeba kombinować. Trzeba myśleć na dwa fronty. Jedno zrobię przy okazji drugie. Zaraz zobaczymy, czy to wyjdzie. Ale to i tak, jak ja pojadę tędy. No dobrze, tędy bym pojechał. Tu. Ale zaraz, bo ten most to jest w tym miejscu rozwalony. A tu chyba nie jest rozwalony. No i to będzie krótsza droga tu, tędy. Tu. Już nie wspomnę, że tu jest przyczepa. No trochę tam jest. O, tu jest też przyczepa. Ma stówkę. Tu gdzieś jeszcze jest, tu jest jeszcze przyczepa. Jest. Jest gdzie zatankować. Dobra, okej. Poszło na zapakowanie. O, deszczyk zaczyna padać. A mój Władek tutaj, Saszka, czy tam, jak on tam ma, Juri, nie włącza wycieraczek. No, w Forzie Horizon to już by były kropki. Kropki deszczu by były na szybie. Oj, Sebry, trzeba tutaj... Sebry, trzeba tutaj coś zrobić z tym padającym deszczem. To tak nie może być.
wieża odblokowana. No właśnie, tutaj to jeszcze, ale wypas. Tu wszędzie są dobre mosty. To znaczy nie ma mostów. O, jak pięknie. Można jechać. Jak momentalnie ciepło się... ciepło. Momentalnie jak się ciemno zrobiło. W ogóle która to jest godzina? Nie to. 13 godzina. 13 godzina w Horanerze i tak ponuro. Dobra, za chwilę ten deszczyk chyba zacznie przejść. Chociaż w zasadzie wiecie, mamy wiosnę. Często pada teraz, więc pasuje, nie? Tu na prawo jest most do naprawy. Jakieś deski trzeba było chyba. No ale z tym twinsterem to fail niezły. Kurczę, myślałem, że no to będę musiał teraz długą przyczepę zabierać. A tu jest jedna, a tu na mapie jest jedna długa przyczepa. Dobra. Mamy radę. Ale też tak, słuchajcie, sprzedaje się ciężarówkę za połowę jej ceny. Naprawdę, no nie opłaca się sprzedawać ciężarów. Azowa na pewno się opłaca kupić, bo jest w miarę mocny. Dobry w miarę offroadowo, mało pali, duży bak, jest ok, nie? Ale no, NKB będę musiał opierdzielić, bo to niestety, ona w moment i pół baku, wyjeżdża się z garażu, przejdzie się pół mapy, pół baku nie ma, nie? O, hello! Hello! Nie wykręcę. O. Tak jakbym White Western Starem to zrobił, to by było o jeden przejazd szybciej, tylko że musiałbym nim jechać do garażu, żeby go przezbroić na średnie kłody i z powrotem. Ale jak tu już jestem Azowem, ropa na tej mapie jest, mosty do naprawienia są, jakieś tam kontrakty do zrobienia są, to będzie trzeba się tym Ospowym jeziorem zająć.
O, taki plan jest. Azowa tu zostawię. Niech chłop sobie tutaj Niech chłop sobie tutaj stoi i czeka na 20 odcinek ze SnowRunnera. A ja będę musiał skoczyć po długie kłody i się tam przejechać moim White Western Starem. Ej. Niby prosta droga, tutaj tak prowadząc jeden tylko błąd i można leżeć. Ale tu nie będę zwalniał. Ty to potrafisz, Azow. Jest. Słuchajcie, w ogóle zbliżam się do 30 minuty odcinka. Nagrywam ten odcinek w poniedziałek dzisiaj i słuchajcie, wczoraj robiłem live'a z War Thundera. Live'a dla nocne lamienie z War Thundera. A powiem wam, że całkiem nieźle mi szło, bo tam pofragowałem trochę w ogóle na pierwszej bitwie, chyba z 2 asysty, z 4 fragi czy ten. Kurczę, zaskakująco dobrze mi szło. Poleciał taki temat, że Rizrock, słuchaj, 30 minut na odcinek z trybu trudnego to za mało. Kurczę, 30 minut za mało? No 30 minut, jakby nie patrzeć, taki długi film to tak... No spory jest, spory. Dla mnie pół godzinki to tak sporo, no ale żeście taką sondę szybką zrobili, że nie, no słuchaj, nie ma opcji, musi być 45 minut z trybu trudnego, nie? Ej, no to ja się ustosunkowałem do tego bardzo pozytywnie. Mówię, no jak wam się podoba dłuższe odcinki z trybu trudnego, to ja jak najbardziej mogę się do tego zastosować i robić dłuższe, więc słuchajcie, odcinki z trybu trudnego będą miały 45 minut i mam nadzieję, że to już wystarczy, bo naprawdę 45 minut to już taki spory odcinek. Już taki spory odcinek. Ja w ogóle wam powiem, że jeszcze nagrywam bardzo wysokiej jakości, bardzo wysokiej. I później to renderuję do gorszej jakości, żeby wrzucić na YouTube'a. Ale tak czy inaczej, taki odcinek 30-minutowy potrafi 60-70 giga na dysku zajmować. Więc 45-minutowy odcinek może być w pobliżu 100... Oj, powiedziałem mega? Giga powiedziałem, 60-70 giga, 75 giga, różnie, nie? Ale taki 45-minutowy odcinek może być w pobliżu 100 giga na dysku. Ogólnie będę musiał chyba troszeczkę pogorszyć jakość, bo ja tutaj, wiecie, cały czas się staram, żeby jak najlepsza jakość była. I później po prostu przez to, że tak się staram, to troszeczkę popadam w megalomanię, jeżeli chodzi o gigabajty i ustawiam aż za dobrą jakość niż do efektu końcowego, bo jako, że się potem renderuje jeszcze i pogarsza tą jakość, no to w tym momencie nie jest wymagane tak dobre nagranie. No i będę musiał tu troszkę pogorszyć tą jakość, żeby nie przesadzać. No i patrzcie, słuchajcie, drugi raz już lecę z tymi chłodami. Kurna, lecę, to nie War Thunder. Jadę. Drugi raz jadę z tymi chłodami i za chwilę trzeci będzie trzeba odpalić tego mojego White Western Stara i te średnie, długie chłody zawieść. Tylko, że teraz, żeby zawieść te chłody, to wiecie co, lepiej będzie, gdybym pojechał na wyspę Durmont. No, tam się natankował, tam zabrał długie kłody.
O, i z nimi. I z nimi wrócił, nie? Na zaporę Smithville. No jest kilka rozwiązań. Mogę pojechać Durmont na zaporę Smithville i tam tymi krętymi takimi pojechać. To jest jedno rozwiązanie. Mogę też tutaj przejechać przez całe wyspowe jezioro. Chociaż powiem wam, że nie. Lepiej będzie pojechać przez wyspę Drummond i tam tymi krętymi dróżkami, bo tam będzie łatwiejsza droga. A tu jak się wyskakuje przez tą, to tam są dwie takie miejscowe dość trudne, te błotka, tam podjazd koło kamieniołomu i ja przy tym kamieniołomie mogę zaliczyć takiego klapsa na bok, którego bym nie chciał. Bo tam Royala też daleko mam, Tygą się wracać, to mi tak Tygą będę musiał. Ale on tu walnięty jest. Z tej strony? Aha, bo ja w ciężarówkę walnąłem. O, słuchajcie, fajne to jest w trybie trudnym. Mi się podoba, że te ciężarówki są tak obite, nie? Chyba druga kawka mnie dzisiaj czeka, słuchajcie. Nagrywam ten odcinek o godzinie 13:30 i powiem wam, że dzisiaj rano piłem kawkę około 9 i jakieś takie niskie ciśnienie chyba dzisiaj jest. Na czwórce, no wolny ten A. Wolny. Tadzie mogłem Tygą, tylko że Tygą. Czemu ja Tygą nie jeżdżę? Aha, bo ja mam tam chyba jeszcze tą cysternę, ale nie, ja przetankowałem się. Więc ja bym mógł tutaj Tygą. Ale na Tygą też nie, na Tygę też nie ma średni kłód. Chyba tylko krótkie, bo ona ma krótką ramę. No. I znowu, no. No. Ten White Western Star też obity. Też jest obity. Fajne słoneczko. Źle pojechałem. Halo. Houston, mamy problem. A w ogóle ile mi paliwa za... Po 64 litry. W ogóle wiecie co, ja tak jadę i w ogóle nie zwracałem uwagi, ile mam paliwa, nie? No, niezły fail by był, jakbym sobie tak jechał i... Gdyby mi paliwa by zabrakło.
ciekawości, która to będzie. 133, ojeny. Ojeny, no to zaraz będzie ciemno. Czyli tak w przeciągu jednego odcinka, na trybie trudnym, cały dzień przeleci sobie. No prawie, bo zacząłem od rana, od 6 chyba. Gdzie tu? Ono jest. Jadę. Tak myślę sobie, gdzie te w lewo jest, no. Jest, come on. Ale wiecie co, czego mi brakuje jeszcze w SnowRunnerze? Brakuje mi, żeby mapy się zapisywały. Czyli jak tutaj ja na przykład trzeci czy czwarty raz jadę, to się robią takie kolejny i te błoto takie się robi wyjeżdżone i brakuje mi, żeby te mapy zapisywały to tak samo jak na są mapy, gdzie są jakieś kamienie na drodze, żeby tak kamienie można było jakimś spychaczem usunąć i żeby gra w sejwie zapisywała te informacje i wtedy na przykład jak wyjeżdżamy na taką mapę i jedziemy, to są stare ślady, stare rozjeżdżenia terenu i to by było fantastyczne. Tylko, że to, żeby to zrobić, to save by musiał być, no wiecie, bo to miliony obiektów jest do obliczenia. Nawet miliardy można by powiedzieć, bo tutaj granulki tego błota i tak dalej, to by była masa roboty, ale save takiego SnowRunnera wtedy to by tak z 5 giga ważył. Ale no wiecie, no jak gry teraz, SnowRunner, ile w ogóle, SnowRunner chyba z 18 czy 20 gigabajtów na dysku zajmuje, no to mógłby 25 zajmować, byśmy mieli zapisane mapę terenu, nie? Zapomniałem mu reflektorów założyć na górę. Słabe te światła. Mam 142 litry w baku i powiem wam, że jakoś mnie jadąc Azowem w ogóle to... W ogóle się tym nie przejmuję, że mam tyle, nie? Gdzie jechałbym ANK, to przy 120 litrach już bym się zaczął zastanawiać, co dalej. Czy dojadę, czy nie dojadę, gdzie zatankować. Jakie, patrzcie, jakie słoneczko fajne. Wow. Ale bomba. Tyk, dawajcie, tu kierowca jest, jest. A tutaj jeszcze jedną rzecz zrobię. Zasłonę. Pięknie. Coś fantastycznego. Uwielbiam ten tryb fotograficzny. Uwielbiam, po prostu takie screeny można z tego SnowRunnera teraz robić, po prostu miód malina. Ej, do lewej.
Paliwo jest. Czyli już rozjechał kolejny. Słuchajcie, porozjeżdżał kolejny chyba. Ale niski bieg poszedł. No, wygląda na to, że będzie bez gleby. Ale teraz jak to powiedziałem, to pewnie zaraz się wywalę, nie? Ale że będzie bez gleby. Ojeny, a co mu tak ciężko teraz? Aha, bo na czwartym jedzie. No i pięknie, słuchajcie, zbliżamy się do końca odcinka 19, ale też do końca tej mojej wyprawy z kłodami, bo zobaczcie, że zostały mi ostatnie średnie kłody. W następnym odcinku, słuchajcie, biorę White Western Stara, jadę zawieźć te długie kłody i ten kontrakt będzie ukończony. Mam nadzieję, że za ten kontrakt dostanę jakiś dobre hajsiwo, a nie, że będzie tam, nie wiem, 5000 dolarów. Tutaj za taki kontrakt spokojnie z 15 powinno być. Przecież długie kłody, średnie kłody na różnych mapach, w różnych miejscach, to jest kupa jeżdżenia, nie? No i elegancko. Azov jednak. Jeszcze słuchajcie, no 3 razy obróciłem, 100 litrów, 107 jeszcze zostało. No kurczę, bomba. Pięknie. Pięknie, to jest to. To mi się podoba. Dobra, moi drodzy. Słuchajcie, to był 19 odcinek z Trybu Trudnego. Mam nadzieję, że wam się podobał. Z tej strony Rizrox, do zobaczyska, siema, yo!